Witajcie! Dzisiaj działamy z 60 czerwoną, z kolegą. Zaraz się dowiecie z kim, niespodzianka. Ale tymczasem głowice były brane na warsztat. Specjalnie mówię w trzeciej osobie, żebyście nie wiedzieli jeszcze, o co chodzi. Docieranie zaworów właśnie było porobione, pozakładane sprężynki, wyczyszczone zawory, znaczy te kanały, przepraszam, kanały, podocierane zawory, pasta, wtryskiwacze, wszystko jest. Ja w tej chwili robię to, na czym się znam najlepiej, czyli przykręcam miskę olejową. W tym chyba dostałem porządną wprawę. Mógłbym nawet magistrat robić tego, ale dobieram śruby, czyścimy i ten. A tymczasem zaraz Wam pokażę, co tu się dzieje w silniku. Przykręcanie szpilek po czyszczeniu. Wszystko było, zobaczcie, wyczyszczone elegancko powierzchnia bloku. Zaraz będzie montaż. No a rzecz najważniejsza, kto? Jeden z widzów, bardzo się cieszę, zaproponował, domówiliśmy temat, co i jak. Daleko pod Wrocławia, nie będę mówił skąd, co i jak, ale robimy, bardzo się cieszę, bo chłopak jest naprawdę kumaty, co jest bardzo ważne, że nie tak jak ja, że po prostu wszystko na pałę idzie, ale naprawdę rzetelnie. W szoku jestem, że można takie rzeczy, że na te rzeczy się zwraca uwagę, bo ja bym tego nigdy nie wziął pod uwagę, żeby na przykład wziąć, zdemontować te szpilki, wyczyścić je i dopiero zamontować. Super profesjonalna robota, także bardzo się cieszę, sprzęt jest, będziemy działać, a co dalej, no to jeszcze zobaczycie w trakcie robót. Docieranie zaworów już na niemal finiszu. Miska założona, słuchajcie, dokręcona na klucz dynamometryczny, tak jest rewelacja, bo na pewno będzie wszystko w porządku. Nie powinno nigdzie tutaj cieknąć. Dodatkowo uszczelniliśmy jeszcze smarem, żeby w razie czego, ale tu nie powinno się nic dziać. Zaraz będzie, będziemy zakładali jeszcze, bo na razie przymierzamy tylko głowice. O, one tylko tak na razie sobie leżą, bo troszeczkę tam kapie. Widzicie, już uszczelka przygotowana, tam już wszystkie są pozakładane. Ostatnie przymiarki co do szlifowania zaworów i będzie git. Sam jestem ciekawy, co to będzie. Przed wyjazdem, żeby ją jeszcze... No i co? Jarek koła napompował, bo ja nawet nie chciałem próbować. Mówię, kurczę, kicha to, co tam będę. No, ale trzymają się jakoś. Czyli nie ma jeszcze tam tragedii. No i zobaczymy. Weźmiemy akumulator, bo on pewnie zdechły jest. Chociaż już nie pamiętam, czy tam jest nowy, czy nie. Ale mamy ten prostownik duży, to on zagada od razu. Nawet nie ma dyskusji. No i będziemy jeździć. No, głowice siedzą, kolektory ssący, przepraszam, wydechowy i wodny siedzi. Także w tej chwili tylko powoli dokręcamy głowice. Silnik zalany olejem. Tutaj płyny do chłodnicy przygotowane. Akumulator, jak widzicie, naładowany. Można go już wyłączyć, bo trzyma. Tutaj zdjęliśmy tą maskę, bo rzeczywiście by przeszkadzała. No i został jeszcze kolektor ssący do wkręcenia, przyłapania, no i oczywiście śruby. Zaraz będziemy dociągać głowice, potem wtryskiwacze i powoli działamy z trakturkiem. W międzyczasie, słuchajcie, sprawdziłem licznik ten amerykański. To on działa. Ten licznik Seba, ten to od Ciebie co jest, to on też działa. Także to sprawdziłem. Przy okazji przypominam, jeżeli chcecie sprawdzać liczniki, to pamiętajcie, na lewych obrotach, na wkręcarce czy wiertarce, i to powinno wtedy zadziałać, nigdy na prawych. Bo nie wiem, co się może tam, sprężyna pęknie, nie wiem. Lepiej tego nie próbować, na lewych działa. To jest to. Sprawdzałem na tej lince z PRL-u, tej tutaj grubej. No i to, także to działa, to musi też na tych indyjskich też zadziałać, chyba że są za krótkie, to wtedy mamy kłopot. Klawiaturka umyta, tutaj Jarek się świetnie z tym sprawił, po prostu zaskoczył mnie tak całkowicie, że głowa mała, bo jak zobaczyłem te, chociażby jak one się nazywają, dekielki od głowic, to mówię, kurczę blade, dostałem zdjęcie, mówię, nowe kupił, no. Tak to wyglądało, także było super.
No i co? Na razie jedziemy z koksem, ale dzisiaj taki mamy plan, żeby to odpalić. No słuchajcie, plan był, żeby odpalić rzeczywiście 60, ale się nie udało. Tam na filmie zobaczycie, że jest głowica z zapadniętymi zaworami. Okazało się, że te zawory po prostu trzeba było wymienić. Wymieniliśmy te zawory, założyliśmy oczywiście dotarte i tak dalej. Założyliśmy to na ciągnik. Ja wlałem płynu do chłodnicy i wszystko było fajnie, ale nagle spod tej głowicy najbliżej kierownicy zaczęła wychodzić woda. No i mimo dokręcenia na 150 na kluczu dynamometrycznym, no niestety ta woda zaczęła się pocić i wychodzić tam spod uszczelki, także niestety nie udało się nam przygotować tego ciągnika tak jakbyśmy chcieli i nie udało się go odpalić, także przykro mi bardzo. Jak wrócę, zajmiemy się jeszcze raz 60 ponownie. Tym razem kupię dwie głowice, ponieważ jedna na pewno będzie taka właśnie do wymiany, ta, która się pociła, a druga jest wątpliwej jakości. Jarek zwrócił uwagę, że rzeczywiście dobrze byłoby ją wymienić, więc kupię od razu drugą głowicę. Jeśli macie jakieś sprawdzone głowice do 60, jakiej firmy i tak dalej, gdzie kupić, to bardzo proszę komentarze pod filmem. Ja postaram się ten temat jak najszybciej ogarnąć. No i tyle, ale w międzyczasie jest kilka pomysłów, które myślę, że uda się zrealizować, ale to wszystko w swoim czasie. Teraz będzie troszeczkę, te filmy będą troszeczkę inaczej wyglądały, ponieważ z racji tego, że jestem w Niemczech i będą te filmy takie relacjonowane trochę na podstawie zdjęć, trochę na podstawie filmów, takie mieszane. Kto wie, może Wam się to też spodoba, mam nadzieję, że tak. Ale najważniejsze jest to, że będziecie wiedzieli, co się dzieje na kanale. Także oprócz tego, co się dzieje na kanale, to jeszcze rzeczywiście, co się dzieje u mnie w gospodarstwie i wokół maszyn, wokół pola, a myślę, że będzie się działo dużo. Także sam jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak to wszystko wyjdzie. No i zobaczymy, co z tego będzie. Powiem Wam, że plany są takie, no oczywiście plany to z tymi planami jest różnie, bo tutaj widzieliście, że ta 60 nie wypaliła, chociaż bardzo chcieliśmy, no ale się nie udało. Natomiast jest kilka właściwie planów i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. I zarys jest taki, że pójdzie remont, znaczy remont, może dokończenie remontu glebogryzarki tej wielkiej, tej niebieskiej, co tam ją widzieliście parę razy na kanale. Także tam coś będzie się przy niej działo. Będzie też coś z innymi maszynami, będzie też coś z zetora, może z dwóch zetorów i będzie też coś z robót na polu, ale to wszystko zobaczymy w trakcie działań. Jeśli nie będzie na przykład materiał dawał się w jakiśkolwiek sposób poukładać na film, to jakieś zdjęcia i tak dalej, to będzie wtedy w społeczności. Tam zapraszam Was do komentowania. A tymczasem na tyle. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!